Cześć, witajcie ponownie w Silent Hill. Musimy być cicho, bo może nas coś tutaj zaatakować. Nie! Co zrobiłem? Kurwa mać, ale to było głupie. Widzicie, to tak właśnie wygląda, jak się naciska przycisk, który nie wiadomo co robi. No nie pamiętałem co robił po prostu. Idę do góry. Albo nie. Albo idę do góry. Co tam mówiliście ostatnio? A mówiliście, żeby tą skrzyneczkę przestawić tutaj. Macie rację. To na pewno to. Swoją drogą. Albo dobra, ponarzekamy sobie później. Ja tak przeanalizowałem. Wczoraj dużo rozmawiałem z moim kolegą na temat nowej odsłony Silent Hilla. I się zgadzam z nim. Akurat powiedział, że po prostu on wie, że dużo tych logicznych zagadek, które tutaj są, no nie są logiczne. Tak w skrócie można to określić. Co tutaj było? Aha, tutaj trzeba po prostu było te pompy wyłączyć. To jest jeszcze w sumie sensowne. Patrząc na tą mapę... Ej, chyba nie w tą stronę kręcę. Teraz, okej. Okay. Patrząc na tą mapę, to wszystko widać właściwie. To chyba chodzi... Tak, jak włączam wszystkie trzy, to pojawi mi się ostatnia. Woda dochodzi, zasila pompy. No i one odpompowują wodę, która pewnie gdzieś się wyleje. W każdym razie na pewno możliwi mi dojście do tej jaskini tam. Oj, co tutaj właśnie było? To jest to, że... No w poprzednich częściach to było zawsze tak, że... Przynajmniej nie wiem, ja odniosłem takie wrażenie, że jak grałem, to wszystko było, nawet jeżeli były zagadki dosyć trudne w drugiej części, to było dużo wskazówek, które mówiły, co można zrobić, żeby uzyskać zamierzony efekt. Tutaj na przykład nie było pokazane w ogóle, że to się zamyka czy cokolwiek. Ja na przykład o tym nie wiedziałem. Jakiś huk, cokolwiek, przydałoby się. Co ja tutaj robię? Chciałem włączyć jakąś mapę, zobaczyć czy w ogóle mam. Ale chyba nie. Broni też żadnej nie mam. Myślałem, że jest w inwentarzu. Na pewno będę musiał się zmierzyć z kimś tam. Bo nie na darmo odpompowałem to. Tutaj mogę wejść jeszcze? Nie. To jest to koło. Dobra. Idziemy tutaj do środka. Co tutaj... Co tutaj jest? Leży coś tutaj. Nie rusza się to. Wygląda jak... Nie wiem, jak ten przeciwnik. Jak ta maszkara, co mnie zawsze goniła. Podepczę ją trochę i idę do końca. Co tutaj O, coś się świeci. First aid kit i pistol bullets. No, to mamy amunicję, tylko nie mamy do czego sobie jej włożyć. A, standardowo. Uwielbiam to. Okej. Okay. A to nie wstaje? Czy wstaje? O! Stało! Stało! Uciekamy! Uciekamy! Nie walczę z gołymi rękoma, nie walczę z nią. Uff. Tak, właściwie. W poprzednich częściach na przykład... ciągle będę mówił tej drugiej części, no bo najlepsze była, no nie ma co się oszukiwać. Tam dużo po prostu razy się uciekało. Przed przeciwnikiem. Unikało się bezpośredniej konfrontacji. O! Uderzy ją z ręki. Ta szmata jest. Stoi tutaj! O, masz dziwko. Krwawisz. Trzymaj, ale... Ała. Boże, jaka ta walka jest beznadziejna. No i co? Bronię się i dostaje... Tak, po ryju. Jeszcze. Spam idzie. Idzie spam. Coś nie trafiłem. Dobra jest, oddaję mi. Widzicie? O, w końcu. Masz ty, maszkaro. Okej, okay. Czemu biegnę do ściany? Czy ja mogę gdzieś przejść? Czy tylko to było to, co dostałem i nic więcej? Tu wygląda... same zabite deskami. No głupotą było wyrzucenie tego kilofa, no teraz jestem bez niczego. Z takim jednym to sobie poradziłem.
Tyle, że nie wiem, co mnie czeka dalej. Nie wiem, po co ja się kręcę tu właściwie, szkoda czasu. Ale lubię tak zawsze, bo wtedy się okazuje, że coś minąłem, coś się gdzieś świeciło. Chociaż myślę, że ja, wiecie co, nie będę tutaj jednak chyba tych znajdziek szukał, znajdywał, bo i zbierał. Dlatego, że... Tego też nie mogę otworzyć. Dlatego, że po prostu za dużo czasu tutaj zejdzie na to. Pewnie będzie... Tam sobie troszeczkę poczytałem na temat tego, żeby wiedzieć, a nie grać tak w ciemno. I wiem, że to jest gra z przejściem nie tylko na raz, nie? Żeby dostać zakończenia dodatkowe, trzeba przejść drugi raz grę i wtedy jeszcze zbierać to wszystko tutaj, więc nie ma sensu po prostu za pierwszym razem tego. Drugi raz nie będę przechodził. Resztę zakończę sobie po prostu oglądę na YouTubie. A co? Taki będę dobry. No i co teraz? Teraz by trzeba było co zrobić. No właśnie, myśl, Garaj, myśl. Udaje, że nie wie. Nie wiem, trzeba by tego elewatora chyba było uruchomić, co? Który to za to odpowiada? Za tą windę. Środkowy pewnie, co? No nic, kręcę. Może mi coś da. O! Nie środkowy wcale. Włączyło się światełko. Idę zobaczyć. Być może... To jest właśnie to, co chciałem osiągnąć. Jakaś tutaj zjawa znowu... Nie, nie ma zjawy. Kurczę, no do takiej windy wsiąść to jest... Twardy jesteś, Morfi. Scenka jakaś. Niedobrze się dzieje. Co to mi tam wyskoczyło? Jakiś brzydal znowu. I co? Zatrzymałem się. Straszne to może być. O kurde! Wow! Brawo, brawo, po prostu super akcja. Spadłem z 400 metrów w dół w skrzyni. Praktycznie w skrzyni, bo to do windy to raczej przy windzie nie stało. I przeżyłem. Ech. Kurczę, ja chciałbym jednak tak troszeczkę bardziej realizmu w tych wszystkich grach, no. W sumie może za dużo rzeczy bym chciał. Wziąłem sobie kamienia. Dobry kamień nie jest zły. Może z kamienia będę rzucał. Coś tu biegnie. A, tu jesteś. Shake. Szybko, znalazłem patyk jakiś. Patyk na pewno mocniejszy od mojej ręki. Kurde, nic nie widzę. Uderzyła mnie. Zobaczymy, ile wytrzyma. Trzymaj to. Raz, dwa, trzy. Już! Taka słaba. Silence is golden. Cisza jest złotem. Fajny achievement. O! Przypomniało mi się, jak napierdlałem w tą rurkę tam w kuchni, pamiętacie, na samym początku? Tamten tak samo ten zawór wyglądał. Ale to było głupie, jakby tak pomyśleć. Oh fuck. No co, zdarza się, no. Zdarza się czasami. Po prostu lubię sobie ponapierdolać w rureczki. Wózek. Zrobimy wózek? Tutaj nic nie mogę. A i tak będę sprawdzał. Przyzwyczajcie się do tego. Będę obchodził wszystko 10 razy. Ale tutaj jest cisza. Niebezpiecznie. Oj! A? Mam cię. Chciałeś mnie przestraszyć. Kimkolwiek jesteś. O nie, słyszę... Słyszę dzieci. Wiecie, co jest najgorsze? Słyszeć właśnie śmiech lub płacz małych dzieci. To jest najbardziej schizowatą rzeczą w rodzinie. O kurde. O się zaczyna. Fuck, co to jest? Co jest, kurwa, co to ma być? O, drzwi się zamknęły za mną. Co to jest? Jacyś górnicy, czy jest apteczka?
Użyję sobie. Przydało mi się. A tutaj? Pick up. Nie wiem, co to jest, no. O, rurka. Miecz mam. Dobra, będę walił z miecza. A tutaj? O Jezus! O kurwę, co to jest? Jezu, patrzcie, jakie to jest duże. Takie oczywiście jeszcze nie spotkałem na swojej drodze. Dobra, Murphy, przestań się tutaj obijać. Weźmy to, może będzie mocniejsze. Muszę przetestować wszystkie bronie. Gdzie to coś jest? O Jezu! O, trzymaj to! O, fuck. Ja pierdolę, ale ta walka to jest normalnie beznadziejna, muszę przyznać. Ojej, 3 dni później. Konfrontacja z tymi przeciwnikami to nie jest nic fajnego tutaj. Co tym się zaczęło tak? No, blokuje. Zanim uderzę, to znowu zwiał. Dobra, rzucę w niego kamyczkę. Oła! O Jezu, bije! Bije! Bije, trzymaj! Nie! Znowu! Uciekam na dół. Boże, co ja zrobiłem? Nie ten przycisk nacisnąłem. Przypadkowo całkiem. Ale już wszystko w porządku, mam rękę na pulsie. Trzymam sobie... O, idzie do mnie. Dobra, koniec z wydurnienia się. Ale mnie bije. Śliczny jesteś, ładnie się uśmiechasz. O! O, trzymaj to. Ekstra. Poradziłem sobie z nim jak prawdziwy... Nie wiem jak kto prawdziwy, ale... Ale to było... To było okej. Sporo tu miejsca. Przeglądnijmy sobie zawartość tego pomieszczenia. Właściwie tu chyba nie ma czego przeglądać. Szukam wejścia. Tam mi się wydawało, że była drabina, ale nie wiem czy... Dobrze widziałem. Pick up. No nie ma to jak się napić czegoś. No dobra, idę na dół. Idę na dół. Ciekaw jestem, jak daleko jeszcze jestem od Silent Hilla. Od samego miasteczka. Może wcale niedaleko. Beznadziejny jest ten kill off. Strasznie ciężko się tym wali. Może ma duży damage, ale... Jest tutaj drabinka. Mogę tam jakoś wejść? A, muszę rozwalić tutaj to. Kurde, wszystko... To wygląda identycznie zupełnie jak tamte... No może troszeczkę się wyróżniają, ale niezbyt... Niezbyt mocno. Okej. Okay. Idziemy do góry. Gdzie teraz nas zaprowadzi... To drabinka. O, jakoś jaśniej tutaj jest. Nic. Wcale jaśniej nie jest już. Wręcz przeciwnie, idziemy gdzieś, gdzie jest bardzo, bardzo ciemno. Co to jest? O kurczę! O. Kurczę, ja bym zgłośnił wam tak samo dźwięki jak ja mam, tyle że wtedy nie będziecie słyszeć, co mówię. No, bo nie mam takiego... Tak, najlepiej to był taki efekt duckingu, który się nazywa właśnie tak jak przed chwilą powiedziałem, ale... Ale już nie będę mówił, ale nie jestem go w stanie zrobić. Musiał dwie ścieżki jednocześnie nakładać na siebie i tak dalej, później... Za dużo czasu mi to zajęło. Takie przyciszanie, o. Nie chcę mi się później tego montować, bo... O, jest ten koleś. Ten koleś, którego prędzej jakoś tam spotkaliśmy, co? Sider! O, it's just you. What are you doing, JP? You know. Enjoying the view. You know, they say if you were to put the Empire State Building in here, it wouldn't even reach halfway to the top of this place. Seems like a dangerous place to be sightseeing. You know... None of those things they said about me are true. The papers and stuff, people around town, my lawyers, they said it was just circumstantial evidence and whatnot. That's what I kept telling them. Yeah, I read all about it. Those newspaper men are goddamn fucking liars. Relax, man. We're just talking here. What happened? That was an accident.
I didn't mean to hurt nobody. I didn't murder nobody. Murder's a mortal sin. You go to hell for murder. Ain't that right, Murphy? Surely your mama taught you about what's right and what's wrong. Those kids had parents that might disagree with you. The paper mentioned negligence. It was an accident! You were completely hammered. There were witnesses. And how about you, Murphy? Someone know all your dirty little secrets? I never hurt anybody that didn't deserve it. And I sure as hell never hurt any kids. I wouldn't be able to live with myself. You call this living? Can you imagine what that's like, Murphy? Living all your life inside someone else's lie? Can you? Listen to us talk. As if anybody out there gives a damn. When we're the ones who decide if we can live with what we've done. No i mamy wybór, czy by zachęcić pedofila do skoku, czy też powstrzymać go. Co wy na to? Co mam nacisnąć? A, nacisnę. Niech będzie to.